zdrowia, szczególnie dla normalnych. Auschwitz. Auschwitz, no, niemiecki obóz koncentracyjny na terenach okupowanej Polski. No, wszyscy wiedzieli, co tam się dzieje. No i pytanie było, czy zbombardować, żeby zniszczyć cały obóz, żeby nie było więcej transportów. No i ludzie, nie ci, którzy mieli szansę podjąć tą decyzję, podjęli, że jednak nie. Także Niemcy wypuszczali katolików, Żydów, protestantów, no wszystkich w sumie przez komin i żadne działanie nie było podjęte. No teraz wygląda na to, że Iran się szykuje na Izrael, no i może w zasadzie zrobić jeden wielki komin bombą atomową. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest szereczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I pamiętajcie, filmiki są ostatnio praktycznie zawsze demonetyzowane, także reklam nie ma i nie ma polecania. No Auschwitz to był duży dylemat moralny. Ludzie mówili, no tak, zginie tam 100-200 tysięcy, ale nie zginie następne pół miliona czy milion. No i pomimo wszystko zdecydowano się nie użyć tej broni. No Rusy weszli na Ukrainę. I to była rzecz po prostu nieprawdopodobna, niesłychalna, taka, żeby nawet pomyśleć, że wejdą. No oni tam się czaili na tej granicy, to wszystko, wszyscy myśleli, że to będzie prowadziło do jakiejś szybkiej kapitulacji, nie będzie wejścia, nie będzie tych morderstw, nie będzie tego bombardowania, że po prostu będzie przejęcie władzy przez kolaborantów ukraińskich, no i że Rosja dogada się z Ukraińcami w jakiś tam sposób, no bo to było przyszykowanie na Tajwan. Tajwan też coś się stanie, jak nie w ciągu najbliższych miesięcy, no to przypuszczalnie już po wyborach 2024, tych prezydenckich w Ameryce, czyli mniej więcej 2028, także to może się wszystko przesunąć nawet o 6-7 lat. No chyba że prezydent konserwatywny, republikański będzie wybrany w 2024 do 28 i następna kadencja, czyli do 32 roku. No. Ale zegar tyka i teraz wybory międzyprezydenckie są w listopadzie, także kongres będzie w zasadzie pójdzie w ręce normalnych. Wszyscy ci socjaliści, demokraci po prostu stracą głos, i reprezentanci, i senatorzy. No i zacznie się nowa polityka Ameryki. Ameryka już dojrzała. Nawet wszyscy demokraci, ci no oszukani. No trzeba przyznać, że wszyscy ci, którzy głosowali na administrację Bidena, po prostu dali się oszukać socjalistom. No, wszyscy na całym świecie dają się oszukać socjalistom. Tak było w Polsce, w PRL-u, w Rosji, w Rumunii, na Kubie, w Północnej Korei, w Somalii, gdziekolwiek socjaliści przychodzą, no to oszukują. No tyle tylko, że później jak dochodzą do władzy, no to są w stanie siłowo się przy tej władzy utrzymać. No Jaruzelski działał od 44 roku, znaczy jego komuniści od 44 roku, powiedzmy do 89 roku, no to 45 lat, w międzyczasie wprowadzając stan wojenny. No ale o co chodzi z tym Iranem? No amerykańscy prezydenci przez ostatnie 20 lat, no to w zasadzie to było coś takiego, że się zgadzali z tym, że Iran nie może mieć broni nuklearnej, no bo ją użyje. Także postawa Ameryki była taka, że tylko odpowiedzialni ludzie mają mieć broń, odpowiedzialne kraje. No a Rosjanie no też mieli broń nuklearną, no ale jak była ta bitwa pomiędzy, bitwa, no zim,
zimna wojna, po tej gorącej wojnie, no to to Ruscy mieli 5-6 tysięcy głowic nuklearnych. Ameryka też miała z 5-6 tysięcy głowic nuklearnych, trochę we Francji tam jest, no ale ogólnie rzecz biorąc, no to Moskwa wiedziała, że Waszyngton wie, że Moskwa wie, że Waszyngton wie, że jak jedni rzucą, to drudzy odpowiedzą, to już pierwsi może będą mieli jeszcze szansę raz odpowiedzieć, no i że drudzy będą może mieli szansę jeszcze raz odpowiedzieć. Także to, że to było podejście do takiej totalnej zagłady, do totalnego zniszczenia, no i w zasadzie Ruscy i Amerykanie wiedzieli, że po tą broń sięgać nie można, bo później już nie ma odwrotu. No, jak nie ma odwrotu, to wszyscy zginą. No i to nikt nie chciał zginąć. Nie ma silniejszego przy wojnie atomowej, takiej szeroko pojętej, nie ma cwańszego, nie ma silniejszego. Tam po prostu będzie totalna zagłada. No i z tym Iranem jest troszeczkę inaczej. Oni po prostu tak się ustawili na tych Żydów, że ten Izrael chcą zniszczyć. Ja przypuszczam, że oni są w stanie rzucić na Izrael bombę, zmieść łącznie z tym zachodnim bankiem, zachodnim tym wybrzeżem, gdzie są Palestyńczycy, tych Arabów, którzy tam mieszkają w tym Izraelu, tak, także przypuszczalnie są skłonni do tego, żeby tam jedna wielka wypalona Hiroshima i Nagasaki powstała, no ale to jest problem z tym, że Ameryka popuściła. Dlaczego? No bo nie pilnowała. Szczególnie Barack Muhammad Obama, no on to już w ogóle numer odstawił, no bo oddał tam kilkaset miliardów dolarów w złocie i w walucie, odpuścił najróżniejsze wirniki odśrodkowe do oczyszczania rudy uranowej, no bo to wszystko się sprowadza się do tego, skąd jest materiał. No, materiał może być albo plutonium, no albo bardzo wzbogacony uran. Tak, także wszystkie te kraje, które starają się gdzieś jakoś znaleźć ten wzbogacony uran, czy jakieś te, żeby zbudować reaktory żeby był następny proces, żeby uzyskać plutonium, no to jest wszystko to w miarę kontrolowane. Jak wejdziecie na YouTube i nawet wpuśćcie coś takiego yellow cake, czyli tak jak jest żółte ciasto, C-A-K-E, no to wyskoczą wam filmiki z Iranu, z napisami arabskimi, no i tam pokazują całą tą fabrykę, jak uzyskać ten, no to jest wstępny, ten yellow cake, no to tam rozpuszczają, mają jakieś najróżniejsze mielenie tej rudy, no bo to są nikłe jakieś ułamki procenta, no ale to oni tam dopracowali do siebie i te fabryki, które pokazują ten yellow cake, no to mają tysiące, mają dziesiątki tysięcy. Oni po prostu mają obsesję, tak jak w Chinach w latach 60. miała być huta w każdej wsi. No to też się zdegenerowało, bo tam wszystko przetapiali, wszystkie gwoździe i wszystko, co mogli, przetapiali, żeby dostarczyć żelazo. Ale to tak w Iranie mniej więcej jest. Oni się skoncentrowali, mają jakieś te kopalnie uranowe, nie wiadomo, kogo tam zatrudniają, czy ludzi z Bangladeszu, czy Irańczyków, którzy tą chorobę promienną mają, no bo jednak tam w podziemiu, no to nie są jakieś takie potężne dawki, ale jednak to jest. No ale produkują na potężną, na wielką skalę, kolosalną skalę. No i Ameryka się skoncentrowała, żeby zapobiec temu, żeby nie mogli uzyskiwać ani plutonu, ani wzbogacać rudy. No potrzeba jeszcze
jeszcze rdzeń, tam potrzeba jakieś stalowe rdzenie, potrzeba ten cały ten tą bańkę całą, ten pakiet, który będzie to zasysało, no i później trzeba to wszystko dostarczyć, no ale dostarczyć, no to samoloty pasażerskie, te wszystkie Boeingi, które latają po całym świecie, no to były bombowce w latach 40., 50., 60., no a później z bombowców po prostu usuwali te drzwiczki w podłodze, zakładali siedzenia, no i te bombowce zamieniły się w samoloty pasażerskie. Także, że dla Iranu teraz przerobić samolot pasażerski na samolot bombowy, no to nie ma dużych problemów. No oczywiście, że można je zestrzelić i tak dalej, no ale to wszystko tam jest możliwe, tak? To jest możliwe. Te rakiety dalekiego zasięgu, no to jest co innego. To Koreańczycy tam kombinują, no ale oni mają tam 1000, 2000, 3000 mil zasięgu i to czasami wypala. No ale o co chodzi? No, Irańczycy wybrali tą ścieżkę, żeby wzbogacać ten uran, no i potrzebowali mniej więcej 25 lat, żeby to osiągnąć, żeby te wirniki odśrodkowe jakoś zaczęły działać. No oni używają bardzo, bardzo wydajnych, używają ich wszędzie i zawsze. No i to się stało. Obama w 2015 roku było tak, zezwolił w zasadzie na używanie. Zezwolił używanie tych wirników odśrodkowych IR-4, IR-5, IR-6, a później w 2024 roku będą mogli używać IR-8, także to następne pokolenie. No i robią tego, produkują te na początku te żółte ciasteczka, a później już bardziej wzbogacony. Po 2030 roku nie będzie żadnych ograniczeń, no ale na dzień dzisiejszy wiadomo, że są daleko zaangażowani i praktycznie rzecz biorąc chyba tą bombę już mogą mieć. Trump, jak to Trump, on w 2018 roku wycofał się z tej umowy, co Barack Muhammad Obama im pozwolił, zrobił sankcje, no a Iran i tak miał w nosie, oni po prostu tak jak wzbogacali, tak wzbogacają, no i mają potężne ilości, mieli w 2021 roku, mają tyle tego uranu, że jest na poziomie bomb atomowych, jest tak wysokie czystość, że to jest na poziomie bomb atomowych. No i teraz pytanie było, czy właśnie zastosować podejście do, tak jak do Auschwitz, czy nie. No bo jeżeli by było tam wystrzelone jakoś precyzyjnie tu i tam, no to by zdecydowanie pohamowało Irańczyków. No a teraz bo te wszystkie wielkie miejsca czy fabryki produkujące, no to mogą produkować materiału na dużo w ciągu miesiąca czy nawet tygodnia, no ale w niektórych małych no to produkują przez miesiąc czy przez pół roku, tak, także Iran jest bardzo daleko zaangażowany, oni zrobili te wszystkie, mają metaliczny rdzeń uranowy, także są dosyć blisko. W parę lat temu takie uderzenie to coś by zrobiło, ale nawet takie zagrożenie, że będą uderzyć, żeby coś zrobiło, ale Obama takiej militarnej akcji nie chciał zrobić. Trump tam przemyśliwał, ale też nie chciał tego zrobić. No, podstawowym problemem był taki, że był taki zwyczaj, po prostu był taki zwyczaj, że takie walnięcie precyzyjne, no to już jest ostatnia deska ratunku. No ale to dlaczego to się tak stało? No to się tak stało, że był Wietnam, tak? Był Wietnam.
później był Liban, później Kaspar Weinberger, czyli minister obrony w 1984 roku powiedział, że właśnie takie działanie to jest ostatnia deska ratunku. No i później Colin Powell w 1992 roku po Somalii i po Iraku w zasadzie ta doktryna została. Także ten ostatnia deska ratunku, no to jest akurat nie najlepsza, no bo w zasadzie chodzi o to, że ta siła to powinna być użyta wtedy, kiedy jest jakieś maksimum uzyskane bezpieczeństwo dla innych krajów, czy tam nawet dla Ameryki, te narodowe bezpieczeństwo. I to, że to się przesuwało dzięki temu, że Obama po prostu nic nie robił, no to pozwolił Iranowi osiągnąć to, co chcieli. Także jeżeli nawet teraz by coś się zmieniło i by wróciło do tej pozycji z umowy z 2015 roku, czyli zanim Obama dał im zielone światło, no to już teraz to, co ci wszyscy profesorowie, inżynierowie, wszyscy ci ludzie w Iranie się nauczyli, no to oni się już nie oduczą, nie odkręci się tego wszystkiego. Wszystkie te fabryki, które tam są, no to są i będą produkowały i to już nic nie można zmienić. No. Także taka opcja już w zasadzie minęła. No i teraz zobaczymy, co się stanie z Izraelem. Także jeżeli Izrael zniknie, no to też nie wiadomo, co Ameryka by zrobiła, bo teraz cała ta trójka Rosja, Chiny i Iran, no to oni mają po prostu na myśli, żeby zmienić porządek świata. Porządek świata jest w zasadzie zmieniany przez Bidena, który po prostu niszczy cały świat i wypuścił dzikie wilki, po prostu dzikie hieny jakieś, które niszczą no siebie. Rosja siebie zniszczyła. Chiny siebie by zniszczyły? No w Chinach chyba by tak nie nastąpiło. Tajwan by bardziej jakoś pokojowo się poddał i by na pewno znalazł kolaborantów. No tam jest większa jakaś taka współpraca, niż by się wydawało. No ale Iran z tymi bombami atomowymi i Izraelem, no to była, przepraszam, no to na tym Bliskim Wschodzie, no to by była jedna wielka tragedia. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, ostatnio, praktycznie rzecz biorąc, demonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie, gdzie jesteście. Socjalizm jest, każdy widzi. Także w Ameryce socjalizm troszeczkę się odkręci w listopadzie, później w listopadzie 2024 będzie lepiej. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena, no płaćcie, musicie płakać i musicie płacić. Płacić za benzynę, więcej za produkty żywnościowe, płacić za wszystko naokoło. No, inflacja jest galopująca, drukowanie pieniędzy, tak jak w Wenezueli, nigdy nie pomogło, to drukowanie pieniędzy w Ameryce ma taki sam rezultat. No, każdy normalny rozumie, że to, co administracja Bidena robiła, no i wszyscy się pukali w głowę, no tylko nie lewacy. Lewacy ciągle myśleli, że socjalizm można osiągnąć. No, socjalizm to jest po prostu jedna wielka mrzonka i nigdy nie zostanie osiągnięta, tyle tylko, że później jest bardzo dużo bólu, szczególnie dla obywateli, no i szczególnie dla tych najbiedniejszych, no bo na dzień dzisiejszy kto najbardziej dostaje w plecy, no biedni Amerykanie, biedni na całym świecie, gdziekolwiek by nie było, ta inflacja następuje na wszystkich kontynentach Ameryki.
na wszystkich kontynentach kuli ziemskiej. Zdrowia dla normalnych.